Widzowie, stała się straszna rzecz. Moje 300 dni, na którym gram na tym serwerze, poszły gdzieś, widzowie. Poszły w daleką dal, widzowie. Nie mam żadnych przedmiotów. Straciłem wszystko. Widzicie mój ekwipunek? Nie mam tutaj niczego. Mój poziom także zerowy. Straciłem każdy przedmiot, który miałem. Czyli przez te 300 dni, jeżeli chociaż zebrałem tego oto dirta, to go straciłem, widzowie. Dlaczego tak się stało? Zaraz wam wszystko powiem, widzowie, ale wy, proszę was, zostawcie łapeczkę. Wiem, że bardzo dużo osób ogląda, a nie zostawia odcineczków. Dlaczego? Zostawcie łapeczkę i subskrypcję na tym kanale, bo muszę zacząć od początku, od nowa, tą całą przygodę. Ale widzowie, teraz sobie postanowiłem, że w sumie, skoro straciłem te wszystkie przedmioty, to nie byłoby to takie głupie, żeby zacząć, że tak powiem, od początku. Tylko uwaga, widzowie, nie będę od nikogo brać żadnego przedmiota, bo wtedy byłoby troszeczkę za łatwo. Oprócz tego tak naprawdę, że tak powiem, nic się nie zmieniło. Nie mam w ogóle przedmiotów, więc tak, pewnie byście powiedzieli, dobra, no to weź sobie od Paldiona, weź sobie od Dave'a, ale właśnie chodzi o to, że ja nie chcę tego robić. Chciałbym zdobyć to własnymi rękami. A tak swoją drogą, widzowie, chciałbym tylko wam coś jeszcze pokazać. Spójrzcie w moim domu. Ktoś obrabował mnie ze skrzynek i to nie są żarty, zobaczcie. To było mnóstwo skrzynek, gdzie miałem też także przedmioty, więc mógłbym sobie coś co nieco wziąć, prawda? Ale ich nie mam. I wiecie, co mi się wydaje? Że ta osoba, która mi te skrzynki zniszczyła, to jest osoba, która na wczorajszym odcineczku była mega wkurzona na nas. I to jest oczywiście Paldionobot, widzowie. Myślę, że to właśnie ta osoba. Po pierwsze, ja wczoraj straciłem większość moich przedmiotów, ale teraz, jak wstałem, to nie miałem ani przedmiotów, ani nie miałem expa i również moje skrzynki w domku po prostu zniknęły. Ale spokojnie, widzowie. Nadrabiamy to, nadrabiamy. Jakby to był pierwszy dzień, widzowie. Na szczęście mamy farmę. To jest chyba najważniejsze, wydaje mi się. Zobacz, jaka piękna farma. Troszeczkę jest zmieniona i ona wygląda dosyć ładnie. Wiecie, co my zrobimy? Najpierw oczywiście pozbieramy troszeczkę jedzenia. Przyda nam się, ponieważ możemy zebrać, że tak powiem, to jest tak naprawdę ta farma, że tak powiem, do ogólnego użytku, więc można ją normalnie zbierać. To jest tak naprawdę niczyje, prawda? To nie jest farma ani Paldiona, ani nikogo, więc to można zbierać, ale jeżeli ktoś z Paldionowa mi zaproponuje pomóc, to ja ją odmówię, bo chciałem po prostu zobaczyć, jak długo zajmie mi, jakby, wiecie, zdobycie tych wszystkich przedmiotów, tak od samego początku. Oj, nie, widzowie, muszę to zrobić. Idziemy, widzowie, teraz po drewno. Nie wierzę w to, ja cię kręcę, widzowie, po drewno idziemy. Dobra, bijemy to, dobra, bijemy to, widzowie. Ja cię kręcę, wy nie macie pojęcia, jak ja dawno nie biłem ręką drzewa, żeby zdobyć, uwaga, żeby co zrobić, drewniany kilo, ponieważ nie mam nic, kompletnie, zero przedmiotów. I to wydaje mi się, że też jest troszeczkę ciekawe, ile nam to zajmie, zdobycie takich najlepszych przedmiotów. Ja naprawdę, ja już nie chcę pożyczać od nikogo, ja mam dosyć się zadłużać u Paldiona, u Szczypsona, ja już spłaciłem wszystkie długi, teraz, widzowie, musimy osiągnąć ten cel sami. Mamy pierwszy kill-off, no po prostu czuję się jak na pierwszym dniu Paldionowa, przysięgam. Teraz weźmy sobie, zróbmy troszeczkę lepszy kill-off i właśnie, pójdziemy w sumie do Bobota oraz tego Paldionobota, czyli osoby, które zabrały mi tak naprawdę te moje wszystkie przedmioty i się jeszcze poprosimy na końcu odcinka. Ale wiecie co, wątpię, że ten Paldionobot mi da te przedmioty, no ale wiecie, trzeba się zapytać. Dobra, biorę to, w sumie tak naprawdę wystarczy chyba, że zrobimy siekierę i tak naprawdę siekierą będziemy się bić, tym będziemy kopać, a w sumie jeszcze może łopatę bym zrobił, a tak jak robimy łopatę, to zróbmy też mieczyk. Podstawowe przedmioty, widzowie, od samego początku zaczynać, rozumiecie to? Ej, w sumie, jeśli tak zastanawiam, może my nie powinniśmy w ogóle używać tego, tej pszenicy, co wy na to? Ej, to by było naprawdę trudne wyzwanie, ale ja nie przeżyję chyba. No dobra, widzowie, wiecie co? Spróbujmy to. Dobra, niech to będzie taka hardkorowa seria, widzowie. Nie ma szans. Skoro straciłem wszystkie przedmioty, to nie będziemy w ogóle używać chyba rzeczy, które są na Paldionowie, czyli zakaz używania farm. A w sumie, to by nie wiem, czy to by było za łatwe. Nie, no w sumie nie wiem. Ale dobra, widzowie, musimy sobie poradzić. Dobra, najpierw musimy rozwalić te... Te dorsze musimy rozwalić, żeby mieć jakieś jedzenie. Widzowie, bo nie jest dobrze. Chociaż w sumie, a co to jest za farma? Nie, dobra, wiecie co? Nie ma sensu tak sobie utrudniać życia. Dobra, jak już jest farma, to nie wyrzucajmy tych przedmiotów, tylko sobie to po prostu zbierzmy, ale po prostu od nikogo nie będziemy brać przedmiotów. Taki będzie nasz tutaj warunek jeden, jedyny. Dobra, 35 tego, to troszeczkę wystarczy. Zaraz sobie zrobimy chlebki. Jednak, widzowie, teraz właśnie idziemy do tej osoby, dzięki której, że tak powiem, straciliśmy wszystkie przedmioty. Chociaż nie, najpierw pójdziemy do Bobota, może on mi pomoże, powiem mu o tej całej sytuacji, on pewnie będzie zdruzgotany i powie, ciekawe co odpowie, czy mi będzie chciał pomóc, czy może nie, zobaczymy. On mieszka tam. Ej, właśnie, zapomniałem, widzowie, ja nie mam elitry.
ty, jak ja mam się do niego dostać? O, zobaczcie, jakie te roboty są wielkie. My zawsze używamy elytry, mamy farmę creeperów, widzowie, na której normalnie mamy mnóstwo, dzięki której możemy mieć mnóstwo fajerwerków. I niestety, zobaczcie, ja tego nie pomyślałem. Jaki ten robot jest wielki! Ja tu nie mogę w ogóle wejść! Ej! Czekajcie, nie wiem, czy ja mogę się podsadzić? Zobaczcie, mam tylko 7 bloków. Ej, zapomniałem o tym. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem! Nie, nie wystarczy, widzowie. No nie, dlaczego ja nie mam elytry, widzowie? Ja jestem pszczółką, mam skrzydła, powinienem podlecieć. Dawajcie skrzydełka, widzicie to na moim skinie? Nie zawiedźcie mnie! O, nie, zginę! Ała, dobra, jednak nie, widzowie, dobra, to był zły pomysł. Czekajcie, ale jest tam Bobot, może on mnie usłyszy. Bobot! Bobot! Słyszysz mnie? Halo! Tego pomocy... się o, jesteś! Bobot, 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 cię! Zejdź tutaj do mnie! Proszę cię! Czemu tu nie wlecisz? No, no, czemu tu nie wlecisz? No to jest skomplikowane! Chodź tu. Bobot, Bobot, słuchaj mnie. Nie wiem, czy ty wiesz. Dobra, Bobot, słuchaj mnie, jest taka akcja, nie? Bo nie wiem, czy wiesz. Ty pewnie nie wiesz, nie? Ale dobra, to ci powiem w takim razie. Zobacz, jakie ja mam przedmioty. Widzisz to? To jest wszystko kamienne. Kamienne rzeczy. I wiesz dlaczego? Wiesz dlaczego one są? Ponieważ straciłem wszystkie przedmioty! Wow, ale ci zazdroszczę! Ale ty masz elytry, ale ty masz zenchantowaną netherytową zbroję. Nie mogę. Czemu straciłeś? Co? Czemu straciłem? No właśnie, nie wiem, chciałbym się dowiedzieć, bo wczoraj pamiętasz, razem z Palionem poszliśmy do tego wielkiego robota, który jest mega zły i normalnie go zaatakowaliśmy. On się wkurzył i wiesz co on mi zrobił? Usunął mi moje przedmioty. Wszystkie przedmioty... Wszystkie? Nie mam nic, elytry, zupełnie nic. Musiałem wziąć i zbierać to drewno walone. Czaisz to? To jest niesamowite. Co ty gadasz? Teraz sobie robię chleb. Teraz sobie robię chleb i wiesz co? Ja muszę z nim porozmawiać. Ja chcę z nim naprawdę poważnie porozmawiać, co on, że tak powiem, myśli sobie. To bzyku, chcesz jakieś lepsze itemki? Wiesz co? Dzięki, że... zaraz stać, to czekaj. Nie, czekaj, nie, bo nie dawaj mi. Wiesz co? Ja robię takie wyzwanie, słuchaj, ja nie chcę właśnie twoich przedmiotów, wiesz? Bo to by było oszukiwanie. Ja czegoś takiego nie chcę, bo wtedy miałbym to wszystko po prostu podane tak jak na tacy. Wiesz co? Ja chciałem do tego wszystkiego dojść sam. O nie, ktoś umarł, widzowie. Chciałem do tego wszystkiego, że tak powiem, dojść sam, dlatego nie chcę twojej pomocy, ale bardzo ci dziękuję, chociaż wiecie co, widzowie, elytra by się akurat przydała. Może jakaś elytra, ale to, wiesz co, nie teraz. Może jak masz jakąś wolną elytrę, to mi daj to ewentualnie, widzowie, bo wiecie, bo my bardzo dużo latamy i byłoby to, to mega ciężkie. Ale nie, dawaj mi na razie nie. Na razie poszedłbym do Palionopota i bym się go zapytał, o to czekaj, a właśnie, ej, słuchaj, bo ja, on mnie nie usłyszy, nie, jak ja będę stąd, że tak powiem, jak będę tutaj, wiesz co, mi się wydaje, że ty byś mógł do niego polecieć, tak by było lepiej. Bo jak ja bym tutaj krzyczał, Palionobot, słyszysz mnie? Palionobot, nie słyszy mnie, widzowie, Bobot musi do niego polecieć. O, niech on tutaj zejdzie, Bobot, niech on zejdzie po tam górze. Ja cię kręcę, widzowie, zaraz cię dowiemy. Słyszycie to? Bzyku ma sprawę do pana. Chodź się tutaj! Jakoś to on może mieć sprawę. No ja nie mogę, zejść się tu! No widzicie, co to ma być? Czemu oni używają elytry, a ja jej nie mam może? Może dlatego... Kurde, dobra, zaraz go uderzę. O, jest tu ten Palionobot. Słuchaj, ty złodzieju przedmiotów! Ty złodzieju przedmiotów i złodzieju moich skrzynek z mojego domku. Powiedz mi, czy to ty po pierwsze? Jak się masz znowu problem? Tak, znowu mam problem, ale... Nie, czekaj, Palionobot, uspokój się. Daj mi się wytłumaczyć tutaj, dobra? Jaki miecz? Co? No, ja jeszcze się śmieję z mojego miecza, dobra. Ale ty nie rozumiesz, że ja tak naprawdę wszedłem i gram teraz od 8 minut, to jest przedmiot, który zdobyłem w 8 minut. Ty w 8 minut to pewnie nic byś nie zdobył, nawet drewna byś nie zdobył. Oddaj mi to! No oddaj mi ten miecz, dobra. Jest 1000 razy słabszy niż mój. Dobra, co z tego? Przynajmniej zabiję zombiaka i to jest najważniejsze. Więc słuchaj, Palionobot, w tej chwili chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Oddawaj mi moje skrzynki, które usunąłeś z mojego domku, bo jestem pewien, że to ty je usunąłeś, tak? Zwykło, czy ty upadłeś na głowę? No co? Nie ma takiej żebym ci oddał cokolwiek. Stary, nic ale ja... nie jestem winny. Dobra, Palionobot. Jesteś nikim i... Palionobot, no nie, co ty... Nie wytrzymam. Dobra, wiesz co, nie da się z tobą dogadać, nic się z tobą nie da. Wiesz co, ja nawet ciebie nie będę bić, bo ciebie się nie da zabić. Wczoraj próbowaliśmy coś ci zrobić, ty mi jedynie zabrałeś wszystkie przedmioty. A czy one są gdzieś bezpieczne przynajmniej? Te moje netherytowe zbroje, to wszystko, czy one są wszystkie zniszczone? Te śmieci? Wyrzuciłem. Co? Nie, moje przedmioty! Moje 300 dni, które byłem na Palionowie! Ty nie rozumiesz? Dobra, ty jesteś jakiś walnięty. Ty wiesz, że ja nie prawie rok jestem. Ja jestem rok. Nie to myślisz, że ja mnie to obchodzi. Ja jestem rok na tym serwerze. Się na głowie, nie wierzę w to.
i dęgi, które są śmieciami. Nie wierzę w to, naprawdę. Nie mogę. Do niczego nie. Nie, ja nie przeżyję. Ja zaraz po prostu mnie coś rozwali naprawdę do końca. Ja nie wiem, dobra, wala się ty palę, no bo cię nie chcę cię widzieć. W ogóle wiesz co? No, ja ci zaraz zniszczę jakieś przedmioty. O nie, dobra, nie. Uciekam! A ja nie mam elitry! Nie, dobra, zabij mnie. Nie mogę, nie mogę. No nie, umrę. Widzowie, umrę, bo nie mam elytry. Nie, zostaw mnie. Nie mam elytry, ale mam szybkość w moich szybkich, miłotych nogach. Dawajcie! Dalej, chcę szybciej. O nie, no tak, bo ty masz elytry, kurde. No, dobra, uciekam. Ej, dobra, chyba go nie ma. Dobra, nie ma go, bardzo dobrze. Bobot, nie mam żadnych przedmiotów. To jest jakaś tragedia, powiedz mi, ja muszę... Ja ci dam, no, nie, właśnie nie. Nie mogę tak rozżalać się, widzowie, nad sobą. Nie chcę, co ty mi dasz? Nie, ja tego nie przyjmuję. Nie, ja tego nie chcę. Ja tego nie chcę, widzowie, ponieważ ja chcę to wszystko zdobyć sam. Jedyne co, to ewentualnie może elitrę. Wiesz co, będę potrzebować, ale wiesz co? Daj mi ją do skrzynki gdzieś w dołku. Jeżeli, wiecie, widzowie, będę tak mega potrzebował gdzieś podlecieć czy coś, bo powiem wam szczerze, nagrywamy do dużej ilości osób właśnie odcinki. I na przykład czasem Paweł mówi, że wiecie, że muszę lecieć z nim, prawda, coś tam, gdzieś coś zrobić. I wiecie, elitra jest bardzo potrzebna, ale na razie tej elitry nie potrzebujemy, więc jej po prostu w ogóle nie będę używać, a tak to wypadałoby coś zebrać. Ej, w ogóle właśnie, zapytałem się Bobota, co on myśli o tym, co ja teraz powinienem zrobić. Chwila, mam kamienne rzeczy. Dobra, to jest jakiś start. O, Ludomir żyje. Dobra, Bobot, powiedz mi, według ciebie... Ej, dziękuję ci bardzo serdecznie. Dobra, Bobot, powiedz mi jedną rzecz. Co byś teraz na moim miejscu zrobił? Bo mam teraz kamienne przedmioty i w sumie nic. I teraz, i co bym teraz musiał zrobić? Jaki jest mój następny cel? Wziąć ode mnie moje diamentowe rzeczy. Na pewno nie, widzowie. Wydaje mi się, że następnym celem kopalnia. Byłoby właśnie pójście do kopalni. Widzowie, pójście do kopalni i zdobycie przedmiotów najpotężniejszych, no może nie najpotężniejszych, ale przynajmniej tych podstawowych. Ale ja nie mam w ogóle drewna, nie mam pochodnia, nie mam niczego, bo to jest straszne. Dobra, wiesz co, ja chyba pójdę. Wiesz co, ja pójdę szybko jeszcze do kopalni. W każdym razie ja tobie dziękuję bardzo serdecznie za twoją pomoc, za chęć twojej pomocy. Oczywiście, jasne, Bobot, jeżeli cokolwiek będę chciał, to ci oczywiście, że tak powiem, poproszę. Trzymaj się w każdym razie. Ja lecę zbierać przedmioty. No i jak widzicie, widzowie, zacząłem z niczym i mam, no w sumie nic, kamienne narzędzia, to ciężko powiedzieć, że to jest jakiś dobry przedmiot, ale zawsze coś. O, pszczółka jaka piękna, wiecie co, mi się wydaje, że my będziemy musieli pójść gdzieś tutaj, gdzieś w tym miejscu. Tu jest taka bardzo fajna kopalnia, zobaczcie, o tutaj, o, i tu jest jakieś żelazo, tam ktoś był kiedyś, ale ja myślę, że ona nie była jakoś za bardzo zwiedzana. Ulala, o nie, tam są szkielety, ale ja zginę tam, ale widzę chyba żelazo, na pewno jest tam jakiś żwir, no nieważne. Widzowie, w każdym razie, no jak widzieliście sami, nie jest dobrze. I na jutrzejszym odcineczku prawdopodobnie będziemy się uzbrajać i, że tak powiem, zbierać kolejne przedmioty. W każdym razie ja myślę, że to by było na tyle. Nie zapomnijcie łapeczce i oczywiście subiku na tym kanale. A my widzimy się już jutro na kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa pa!